pani Magdo, tutaj w korytarzach słyszałem plotki, że z planu na plan. Jak energia dzisiejsza, jak samopoczucie? Mamy godzinę 11. Ta temperatura nie dodaje mi skrzydeł, ale ja sobie dodaję skrzydeł, chłodząc się gdzie mogę. Nie da się ukryć, że restauracja, którą robię, nie jest najłatwiejsza. Jest to restauracja ukraińska, więc jest bardzo, bardzo wrażliwa. Temat bardzo wrażliwy, bardzo ciekawy. No i staram się mówić Ukraińcom, że kuchnia ukraińska też kiedyś była polska. No właśnie, czego wiele osób nie wie i my się też pewnie tego dowiemy z programu. No to są kłótnie i temat barszu ukraińskiego jest jak burza. No ale będzie po mojemu. Mówi się, że ta gastronomia jest trudnym biznesem, a jednak faktycznie wielu naszych przyjaciół z Ukrainy chce teraz zacząć nowy start w Polsce. To jest taka łatwa droga, polecałaby pani tą gastronomię, bo na pierwszy biznes to właśnie mi się wydaje, że to jest wymagające, trudne. Znaczy, wydaje mi się, że ta kuchnia jest bardzo ciężka i muszą trochę zmodyfikować swoje zwyczaje, no bo my już Polacy jemy bardzo lekko i raczej w kierunku warzyw, dużej ilości warzyw i ziół, a ta kuchnia jest raczej na ciężką pracę na roli, więc... Ale jest interesująca, jest inna niż wszystkie. Natomiast myślę, że... Nie wiedziałem, co się stało. Nie no, muszę takie ruchy jak pies robić. Żeby? Żeby mieć fryzurę i jest gorąca i w ogóle. Także myślę, że uda się im przekształcić na swoje bardzo fajne dania, bo ich pierożki nie da się ukryć, są najlepsze na świecie.